dobry moi drodzy, witam was w kolejnym dniu. Jak już dobrze wiecie, zrobiliśmy sobie ławę fundamentową pod naszą szklarnię i dzisiaj nadszedł ten dzień, żebyśmy ściągnęli szalunki. Ci, którzy oglądali poprzednie odcinki, wiedzą, że mamy szalunek tracony, tak więc ta deska jest wykonana z płyty Cementex, z cementowej płyty i ona tutaj zostaje, tak więc jedyne co mamy do zrobienia to rozkręcenie naszych desek, tak żeby po prostu powybijać to drewno i żeby tutaj nam nic nie przeszkadzało. Deska, która trzymała nasz szalunek, była wkręcona od wewnątrz, tak więc ona w tym momencie zostaje tutaj z tej strony i to jest jedyny element, który wystaje. Później sobie szlifierką kątową to utniemy, zabierzemy te paliki i po robocie, tak więc dajcie mi chwilę, ja się tych wszystkich palików pozbędę i zobaczymy, jak będzie się on prezentował już w całej okazałości. No i tak prezentuje się fundament po już praktycznie rozszalowaniu. Jeszcze zostało parę elementów do wybicia albo tutaj narożniki do przycięcia, ale czekamy aż trochę będzie, aż sucho będzie, żeby po prostu to odkopać i to obciąć szlifierką kątową. Na ten moment nam to wystarczy, bo jak możecie zauważyć, zaczęliśmy już z szefową składać powoli szklarnię, do czego, do oglądania, czego zapraszamy w osobnym odcinku przygotowanym specjalnie. Natomiast to drewno nie będzie nam już przeszkadzało. No a teraz chwila przerwy, możemy się pokrzepić czymś. Proszę, zobaczcie, my tutaj akurat się krzepimy takimi łakociami. To są najlepsze krówki w Polsce. Tak więc ciężko do zdobycia w ogóle, ale bardzo, bardzo smaczne. Także zjemy krówki i pokażemy wam, co się u nas będzie dalej działo. Zostawiamy na razie szklarnię w spokoju. Dzisiaj to i tak jest dosyć deszczowy dzień, więc nie wiadomo ile uda nam się dzisiaj zrobić. Idziemy dalej. Moi drodzy, zobaczcie, co się pojawiło u nas na naszym podwórku. Otóż doszedł transport, zobaczcie, wjechały podmurówki. Wjechały podmurówki, tak naprawdę był jeden transport podzielony na dwa, bo część podmurówek zjechała do nas, a część podmurówek pojechała na działkę do majstra, tak więc jak tylko czas pozwoli, weźmiemy się za grodzenie naszych posesji, tak więc zapowiada się fajna seria na to, jak ogrodzić swoją działkę, ale nie ogrodzeniem leśnym, w ogóle poruszymy też kwestię, czy grodzić leśnym ogrodzeniem, czy od razu docelowym, co się bardziej opłaca i będziecie mogli zauważyć, jak wykonać ogrodzenie panelowe i jeden bok, z racji tego, że będziemy ściągać naszą starą siatkę, ogrodzimy sobie siatką zwykłą. Tak więc ci, którzy chcą zobaczyć, jak się to robi, ci, którzy są w przeświadczeniu, że ogrodzenie z siatki będzie można jedynie wykonać za pomocą naciągnięcia siatki przy użyciu traktora, trochę się rozczarują albo zaskoczą, tak więc pokażemy wam parę patentów na to, jak takie ogrodzenie w łatwy sposób wykonać i żeby to było po prostu dobrze naciągnięte. Tak więc podmurówki są. Najpierw był plan, żeby je przywieźć własną przyczepą, natomiast słuchajcie, taka podmurówka no swoje waży, podejrzewam, że około 50 kilo sztuka. Tutaj mamy 30 parę sztuk, bo będziemy grodzić swoją działkę i działkę obok sąsiada. Może się też uda wykonać to w kooperacji z jednym znanym youtuberem, ale no to czas pokaże. Tak więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie nic nie zdradzam, bo nie będziemy tutaj spoilerować. Tak więc podmurówki już czekają. Jeszcze musi do nas przyjechać oczywiście transport z panelami, słupkami, siatką i tego typu innymi sprawami, żebyśmy mogli się za to brać. Jak widzicie, szkło, które przyjechało do nas do szklarni, przetrwało zimę. To przyjechało prosto z Francji. Ci, którzy nie wiedzą, transport wychodził prosto z, tam jest chyba fabryka albo skład. Nie wiadomo, tak czy siak specjalnie zamówiony transport przyjechał w skrzyni zabezpieczony. Dojechał w całości, miejmy nadzieję, bo pierwszą szklarnię, jak nie wiecie, przyjechali panowie, którzy niestety nam ją potukli, dlatego musieliśmy ponad miesiąc albo około 2 miesięcy na nią czekać. Szefowa powoli robi zakupy, bo jak wiecie, że to będzie też sezon taki ogrodowy, tak więc dokupiła sobie, co to jest? Biohumus z dziownic, tak zwany dendrobena juice, którym będziemy podlewać nasze pomidory, ogórki, kiwano, arbuzy i co my jeszcze tam, rzodkiewki, generalnie wszystko, nawet jak spróbujemy podlać Teodora, może będzie lepiej rósł, chociaż jemu to już nie potrzeba.
Nie wiem, czy widzieliście piach, który wykorzystaliśmy do stworzenia naszej ławy fundamentowej pod szklarnię. Wygląda tak, czyli zwykły piasek, to jest siany albo pukany, już nie pamiętam. Kosztował 60 zł za tonę. Ogólnie miejsce, z którego braliśmy, chyba nie jest zbytnio tanim miejscem, ale było po prostu najbliżej i najszybciej. I taki żwir, to jest gradacja od 2 do 8 mm i tona takiego żwiru kosztuje 200 zł. Piasek 6 dych to 200. Wzięliśmy sobie najpierw 700 kg na przyczepkę takiej mieszanki, później się okazało, że nam nie tyknie. Tak więc już zamówiliśmy z transporter, wzięliśmy 2 tony piasku i 2 tony żwiru. Tyle zostało, nie zmarnuje się, pójdzie w ogrodzenie. Tu już mamy przygotowane, natomiast na ogrodzenie docelowo już zamawiamy po prostu łódkę. Niech oni nam tam zrzucą piach i niech na nas czeka. U majstra zastanowimy się nad tym, czy nie powiercić najpierw otworów pod nasze ogrodzenie i zamówić już gotowy po prostu beton towarowy, taki półsuchy, z racji tego, że tam nie ma jeszcze prądu i po prostu targanie agregatu, mieszanie tam w betoniarce, a on tam ma, moi drodzy, prawie 100 metrów ogrodzenia do wykonania, tak więc chyba łatwiej będzie najpierw zrobić po prostu otwory, niech przywiozą beton, a my tylko sobie pod laser powsadzamy słupki ogrodzeniowe. Tak więc piszcie w komentarzach, jakie wy macie doświadczenie z tego typu rzeczami, co się bardziej opłaca albo nawet nieco opłaca, a co będzie po prostu mniej uciążliwe do wykonania. Z takich jeszcze ciekawostek, które mogę wam powiedzieć, ci, którzy bardziej się interesują budowlanką niż ogrodnictwem, oto wygląda płyta cementowa Cementex, to jest akurat płyta od Siniata. Tu nam zostały 3 sztuki z poprzedniej roboty, tak więc żeśmy ją wykorzystali. I generalnie jest to płyta praktycznie o standardowych wymiarach zwykłej płyty kartonowo-gipsowej. Ona ma chyba 2,40 po prostu, natomiast szerokości 2,20 m. I cieliśmy ją sobie na takie 20-centymetrowe paski. Tak. 20-centymetrowe paski, natomiast powiem wam szczerze, że bardzo się obawialiśmy cięcia tej płyty, bo pamiętam, jak z Krzyśkiem z Remont for You, którego serdecznie pozdrawiamy, kiedyś na robocie żeśmy, realizując zdjęcia nagraniowe na kanał Siniata, wykonywali przedściankę z tej płyty. Nie wiedzieliśmy, czym to wtedy uciąć i mieliśmy do dyspozycji szlifierkę kątową. Na początku chcieliśmy to przeciąć nożykiem. Ku naszemu zdziwieniu nożyk się łamał, natomiast szlifierka kątowa, jeśli jak zaczęła to ciąć na zewnątrz, na całe szczęście nie mieliśmy odciągu, no to strasznie, strasznie pliła. Natomiast czym my to pocięliśmy? Pocięliśmy to zwykłą piłą do drewna. Ze zwykłym ostrzem do drewna i powiem wam szczerze, że nic się nie stało. Płyty były lekko wilgotne i to na pewno zapobiegło nadmiernemu pyleniu, natomiast nie bójmy się, wcale ta obróbka tej płyty nie jest aż taka straszna, jakby się wydawało. Przynajmniej nam. Ale jest droga. Ale coś za coś. I słuchajcie, moi drodzy ogrodnicy, wracamy raz do tematów ogrodowych. Słuchajcie, trawnik po zimie, po nawożeniu szefowej troszeczkę odbił. Wiadomo, że ten tutaj pies, nasz kochany, go dobrze niszczy. Staramy się z tym walczyć, znaczy z trawnikiem, a nie z psem. Natomiast słuchajcie, wyszły nam takie 2 żółte pasy. I nie wiemy, od czego są te pasy. Po prostu one się pojawiły i idą dość takim regularnym kształtem od początku do końca. Może to jest jakieś żyjątko pod spodem, może jakiś kret. Pamiętajcie, że my mamy położoną siatkę na krety. Po całości nie mamy praktycznie, nie mamy nigdzie kretów, co nie można powiedzieć o naszych sąsiadach, których kretów mają aż nadmiar i by chcieli się pozbyć. Jedyne miejsce, w którym notorycznie coś nam się pojawia, to jest tutaj te 2 malutkie punkty. Wiecie, tutaj chyba kiedyś jakiś musiałem palik nabić, czy coś, gdzie uszkodziłem po prostu tą siatkę pod spodem i to jest jedyne miejsce, gdzie coś nam po prostu wybija i tutaj się coś takiego dzieje. Natomiast jeśli wiecie, co się dzieje z tymi żółtymi śladami, miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie całej trawy wymieniać w tych miejscach, to dajcie znać w komentarzu, bo jesteśmy ciekawi. Zobaczcie tutaj nasze przejście. To jest przejście na naszą działkę obok. Widzicie, że już przygotowaliśmy się do tego, żeby nie latać naokoło, tylko rozcięliśmy sobie naszą siatkę na pół i tutaj będziemy wychodzić. Czeka nas masa roboty. Musimy
poogarniać gałęzie, których mamy bardzo dużo na naszej działce. W tamtym miejscu prawdopodobnie pojawi się gdzieś jakieś szklarnie, jakieś grządki, ale to wszystko zobaczycie w następnych odcinkach. Na sam początek nie będziecie na pewno zasmuceni ci, którzy lubią ciężkie prace ziemne i budowlane, bo będziemy musieli po pierwsze ogrodzić tą działkę, zrobimy sobie tutaj bramę zwykłą, taką wiecie, dwuskrzydłową, z furtką, zwykłe ogrodzenie i wyrównanie terenu, bo działka jest, wiecie, dosyć nierówna. Mamy bardzo duże tutaj, wiecie, takie doły, gdzie niestety, ale w okresach zimowych zbiera się nam dużo ziemi, znaczy dużo wody na tej ziemi. Nie będziemy robić domy. I będziemy, dokładnie. I zapraszam wszystkich też na realizację domku ogrodowego. To będzie tak zwana narzędziówka, bo my nie mamy z szefową miejsca na to, żeby trzymać nasze łopaty, grabki, szpadle, taczki albo rowery. Tak więc postanowiliśmy, że wybudujemy w tamtym miejscu taki domek. Będzie to domek w wymiarach mniej więcej 5x5 plus zadaszona wiata, gdzie zrobimy drewutnię. I to wszystko w tym sezonie, tak więc jeśli jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądało, no to serdecznie zapraszam Was do oglądania, bo miejmy nadzieję, że uda nam się coś fajnego tutaj pokazać. Niestandardowe rozwiązania, naprawdę bardzo fajne wykonanie, więc nie będzie to taki zwykły domek narzędziowy, a miejmy nadzieję, że coś ciekawego, tak więc zapowiada się ciekawy projekt. Ale Was nabraliśmy, co? Słuchajcie, moi drodzy, wspólnie z moimi serdecznymi kolegami i koleżanką oczywiście z kanału Co Dziś Robimy, postanowiliśmy zamienić się filmami na ten jeden szczególny dzień w roku, jakim jest oczywiście Pryma Aprilis. Mam nadzieję, że mimo tego, iż nie występowałem w dzisiejszym filmie, materiał Wam się podobał. A jeżeli chcecie zobaczyć film, jak przygotować tynki cementowe pod okładzinę ceramiczną, tak jak jest to napisane w tytule i widzieliście na miniaturce, w którą kliknęliście, odsyłam Was na kanał Co Dziś Robimy. Tam ten film o 17 został opublikowany. Żeby było Wam łatwiej przeskoczyć na tamten film odnośnie tynków, no to macie tutaj bezpośrednio link w kafelce na ekranie, tu albo tu Wam się wyświetla. Jeżeli zapomniałem dodać tej kafelki, to na pewno w opisie pod filmem macie link, a jeżeli tego opisu też zapomniałem dodać, to na pewno szefowa już opanowała sytuację i gdzieś podlinkowała w komentarzu pod dzisiejszym filmem link do tego filmu o tynkach. Tak więc trzymajcie się, mam nadzieję, że dowcip się podobał. Na razie.